Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Centurionie, Action X, Himmelsdorf zimą, bitwa spotkaniowa. Bohaterem bitwy jest Adi3006. Losowanie na topce. Oj, kończymy ten wstęp. Może przerwiemy w ogóle nagranie. Jakoś mi się nie chce nagrywać. No dobra, żartuję. Nasz bohater jedzie na górę. No, chyba słuszna koncepcja. No ale nie widać żadnej chęci wśród sojuszników, żeby pojechać za nim. No a AT-15 jeszcze w ogóle się nie obudziła. Jest Centurion, który zajął już kluczową pozycję. No i kluczowo już zbiera. Dobrze, że jest wsparcie artylerii. Jest AMX-50B postawiony na gęsi przez artylerię. No i teraz Adi będzie grał na wieżę. Ucieka ten AMX zgąskowany, tak żeby nie ruszał się za bardzo. Wdzięczny cel dla naszego bohatera i dla artylerii, która zaraz zapewne drugi raz przydzwoni mu, jeżeli zdąży przeładować, zanim Adi go skończy oczywiście. Jest fałka, dużo tych czołgów przeciwnika. Moją uwagę jednak przykuwa UDES. UDES 03, zobaczcie jak się on ustawił. No ja wiem, on próbuje łapać kąty odpowiednie, tak żeby być nieprzebijalnym, ale chyba troszeczkę z tymi kątami przesadza. Samemu nie może się wbić w wieżę naszego bohatera. Teraz fałka obijana, UDES zrezygnował, jest KW-4, jest szarża wrogich pojazdów, jest T-54, T-10, jest również artyleria. No a co robią sojusznicy z tyłu? Okej, już wiem co robią. A gdyby te wszystkie czołgi przyjechały na górę, to spokojnie można byłoby nawet Hila zająć. W tej sytuacji jednak... Jeszcze teraz uszkodzone działo. W tej sytuacji jednak przytomnie nasz bohater się wycofuje. Niech to przeciwnik teraz powyjeżdża. Zdobył kluczową pozycję, to niech teraz z tej kluczowej pozycji zjedzie. A naprzód niech pojadą inne nasze czołgi. My tutaj okopani. A szkoda. No mówię... Przeciwnik ma sporo tutaj ogrysków, może nie tak nie do końca tych ogrysków, ale za chwilę na pewno z tych czołgów będą ogryski. I dawałoby się zasadne, żeby, zobaczcie, ile HP mają nasi, żeby ruszyć do przodu. No i znowu, Adi jedzie do przodu i nie widać chęci pomocy. Jak Tiger z tyłu, AT-15 z tyłu. Nie wiem co robią, co grają. W kulki sobie lecą. Odbity strzał od fałki, fałka obrywa, bo jest wsparcie. To jest chyba E75. No i cóż. O, teraz będzie można się wziąć za tego kawulca. Podjeżdża T-10. Nareszcie coś się dzieje. Z tyłu chyba został tylko AT-15. No tak. A gdzie jest Jagdtiger? A Jagdtiger pojechał mordownią. Okej! Okay. Całą bitwę nic nie robił, teraz pojechał mordorem. No, a Adi tutaj walczy. Znowu uszkodzone działo. No, tak to niestety już jest. Dobrze, że magazyn amunicyjny nie poszedł. Wieża również uszkodzona. To troszeczkę komplikuje sprawę. Zobaczcie, jak trzeba się namęczyć tutaj, żeby opuścić to działo. Przecież Centek ma naprawdę znakomite wartości depresyjne. Ale mimo wszystko to nie jest pozycja idealna dla niego. Chociaż na pewno lepsza jest UDES kolejny. Na pewno lepsza niż dla wielu innych pojazdów. Co zresztą widać... Nasz bohater potrafi odbić nawet przy takich wychyłach. No to, co próbował zastosować troszeczkę wcześniej
drugi Udes. Ale tutaj w przypadku Adiego kąty są już lepsze, chociaż ten Udes znalazł wreszcie sposób na przebicie naszego bohatera. No tak, no tak. I co robią sojusznicy? No dalej się czają. No nikt nie chce pierwszy wyjechać. Cały czas wyjeżdża pierwszy Adi. No też trochę za wcześnie chyba wyjechał, bo nie wiem, czy Udes szybciej nie przeładuje. A szkoda, szkoda przyjmować niepotrzebnie pestki. Jest wykończenie Kawulca i dopiero teraz, nagle, jaśnie państwo, wylewa się na górę. Dwa czołgi zostały i no, jest jeszcze ten Udes z pierwszego aktu. Ach, szkoda, że to nie weszło w tę dziesiątkę. No i przydałaby się pomoc. No ktoś musi ruszyć do przodu. Trudno, żeby to ruszył nasz bohater. Zresztą już mógłby sobie naprawić działo. To na pewno. Działo albo wieże. I udało się wreszcie. No, E75. Ważne, żeby nie przyjmować w tym momencie. No, a gdzie jest nasz bohaterski Jagdtiger? No, zobaczcie, co na plecach się dzieje. Już na plecach. No tak. Jagdtiger, który mógł tutaj pomóc, szybciej ogarnąć, a mógł chociaż pilnować pleców, skinął gdzieś za free, otoczony przez nieprzyjaciół momentalnie. Także brawa dla niego, naprawdę to, co zrobił, było no tragiczne. T-54, ach, szkoda, że nie został zdjęty, ale z drugiej strony, no to nie ma tak łatwo. Dobrze, że udało się szybko przeładować, a T-15 chyba nie jest zdolna do walki, zobaczcie. Próbuje uciekać. Nie wiem dokąd. Nie wiem, jak zamierza bitwę wygrać. Gdyby pomogła z tą jak panterą, to może jeszcze bitwa by chwilę potrwała. A tak, pełna AT-15 prawie, że. No cóż. Wpadła masterka. Wpadł duży kaliber. I Top Gun. 9000 obrażeń, 6 fragów, 805 expa. AT-15. Rewelacja. Jak Tiger. 1000 zrobione. Rewelacja. Te dziesiątka wspierająca nas duchowo z tyłu. Rewelacja. E75, która na koniec pisała, że ma stokowe działo. Rewelacja. No nie, może to była ta dziesiątka wspierająca. Już nie wiem, pogubiłem się troszeczkę. No i Centek, który pojechał na początek, no na górę i zginął. No nie jego wina, został tak sfokusowany troszeczkę. No, chociaż przebić miał, no też rewelacyjną ilość. No, cóż. Realnie wspierała naszego bohatera. No nie, nawet nie, artyleria nie, bo kropnęła komuś tutaj w tył. Z takimi sojusznikami wygrana nie miała szans, powodzenia. Nie była realna w ogóle. Wrogim patrza 7900, z czego pewnie z 1000, nie wiem, 500 czy coś tam na Jagdtigerze, którego spotkał za darmo na mordowni. 2390 zablokowanego przez pancerz, jak na taki czołg, naprawdę, naprawdę dużo. No i cóż, bitwa z kategorii nie do wygrania. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.